Witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam na kolejne działania. Przede mną ligawa, niewielki kawałek, około 1,5 kg. I takie małe może zaskoczenie, chociaż może nie dla wszystkich. Na pewno spotkaliście się z czymś takim, zwłaszcza w starszej literaturze, że na etapie przygotowania mięsa do dalszej obróbki, zwłaszcza wołowiny, skrapiano na przykład octem. Zalewano winem. Wiele wędlin dojrzewających inicjuje się najpierw od kąpieli w winie. A słyszeliście, że można to zrobić także w owocowych sokach? Nie we wszystkich, ale w niektórych tak. Tutaj ligawa, tutaj sok agrestowy, naturalny. Wrzucam do pojemnika. Zalewam sokiem na 3 godziny. Jak minie 1,5 godziny, obrócę, żeby to się dokładnie, porządnie obmyło z każdej strony. Jeszcze na początek parę razy obrócę, żeby było dobrze spłukane i tak jak powiedziałem, za 1,5 godziny na dłuższy okres obrócę, żeby ta druga strona też porządnie wchłaniała. Te 1,5 godziny oczywiście w chłodzie albo w lodówce. Po 3 godzinach przygotowuję mieszaninę przypraw. 37 g soli niejodowanej, 1 łyżeczka pieprzu czarnego, 1 łyżeczka papryki ostrej lub słodkiej, pół łyżeczki tymianku i 0,3 g bakterii do mięs dojrzewających. Następnie wyjmuję i osuszam ligawę. Porządnie nacieram przyprawami. Nabijam na hak i wieszam. 2 doby w temperaturze pokojowej, 2-3 tygodnie w chłodnej spiżarni, 8-12 stopni i wilgotność około 60-80%. Ważna jest dobra wentylacja. 20 kilka dni minęło od czasu, kiedy powiesiłem ten kawałek wołowiny w mojej chłodnej spiżarni około 10 stopni. Nie udało mi się utrzymać idealnej wilgotności, było trochę bardziej sucho. No i też nadmiar innych wędlin, bo to okres świąteczny, spowodował to, że delikatnie ją przesuszyłem. Idealnie ubytek 35% masy. Ja przekroczyłem trochę 40%, więc jest trochę suchsza niż być powinna, ale czas zajrzeć do środka. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. I też nie wiem, czy mi się to uda pokroić nożem, czy po pierwszej próbie nie pójdę na krajalnicę. Lekko nie było, ale tak to wygląda w środku. O, tak. I pachnie naprawdę świetnie. Z zewnątrz nic nie było można wyczuć, ale w środku naprawdę jest dobrze. No tak. I kruchutka, i smaczna, pyszna. Skorupka oczywiście trochę twardsza, ale środek
doskonały. Wciąż ładny, wilgotny. Zresztą zaraz pokażę bliżej jeszcze. Zobaczcie. Ładny, plastyczny. Pięknie się rozciąga. Niam. I o to chodziło. Oczywiście nut soku agrestowego tu się wyczuć nie da, ale zadziałał on w podobny sposób, jak działa wytrawne wino dodane na tym samym etapie. I jak widać, pięknie zachowany kolorek, mięsko zdrowe, smaczne, można także kwaśnych soków do tego celu używać. Może jakby ktoś był dużo większym sensorykiem smakowym niż ja, wyczułby też to jakieś inne zmiany. W każdym razie wedynka smaczna, doskonała w smaku, ładnie pachnąca, sprężysta, soczysta, po prostu pyszna. Ukroję jeszcze parę pasterków do zdjęcia, a Was zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do subskrybowania kanału. Gdzieś tam pod filmem znajdziecie dzwoneczek i jeżeli w niego klikniecie, będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Bardzo na nie zapraszam. Będą wędlinki takie jak te, będą inne i będą też inne wyroby domowe. Do zobaczenia. Szczęśliwego Nowego Roku. Hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.